Zmiana czasu to temat, który co roku wraca na tapet. Wiosną przesuwamy zegarki o jedną godzinę do przodu, a jesienią cofamy o jedną godzinę. Ale skąd wzięła się ta praktyka? Początki tego pomysłu sięgają aż XVIII wieku, kiedy to amerykański uczony Benjamin Franklin zasugerował, że wcześniejsze wstawanie przyniosłoby oszczędności energii. Pomysł jednak nie został od razu wprowadzony w życie. Na poważnie tematem zainteresował się Brytyjczyk William Willett, który w 1907 roku opublikował broszurę Marnowanie światła dziennego. Proponował, aby latem przestawić zegarki o 80 minut, co miało przynieść ogromne oszczędności na oświetleniu. Mimo że brytyjski rząd początkowo podchodził do tego pomysłu sceptycznie, w końcu Niemcy jako pierwsi wprowadzili czas letni w 1916 roku podczas I wojny światowej. Za nimi poszły kolejne kraje, w tym Stany Zjednoczone, które wprowadziły czas letni w 1918 roku, by oszczędzać energię w czasie wojny. Polska próbowała wprowadzać zmiany czasu jeszcze w pierwszej połowie XX wieku, ale stałe przestawianie zegarków wprowadzono dopiero w 1977 roku. Od tego czasu każdej wiosny przestawiamy zegarki w ostatnią niedzielę marca, a jesienią cofamy je w ostatnią niedzielę października. Obecnie czas letni obowiązuje w około 70 krajach na świecie. Pierwotnie obowiązywał czas zimowy, który jest uznawany za bardziej naturalny, bo dostosowany do rytmu słonecznego. Zmiana na czas letni, która miała miejsce po raz pierwszy 30 kwietnia 1916 roku, miała służyć oszczędnościom. Ale co by się stało, gdybyśmy mieli zrezygnować z przesuwania zegarków? Wybór nie jest prosty. Czas zimowy sprawiłby, że w czerwcu słońce wschodziłoby o godzinie 3:08, a czas letni powodowałby, że w grudniu w niektórych miastach słońce wschodziłoby dopiero po godzinie 9:00. Zmiana czasu ma wpływ na nasze zdrowie. Badania wykazały, że w pierwszych dniach po przestawieniu zegarków na czas letni wzrasta liczba zawałów serca. Przestawienie zegara skraca sen o jedną godzinę, co zaburza nasz rytm dobowy. Z drugiej strony, dłuższe dni sprzyjają bezpieczeństwu na drogach i zachęcają do aktywności na świeżym powietrzu. Debata na temat likwidacji zmiany czasu trwa od lat, choć w 2019 roku Parlament Europejski niemal podjął decyzję o zniesieniu tego obowiązku. Pandemia COVID-19 opóźniła te prace. Do 2026 roku obecne regulacje mają pozostać w mocy.